Cześć. Witajcie po przerwie. Dzisiaj znowu gadamy z samochodu. Nie to, żeby w Łodzi zabrakło ciekawych miejsc, ale tak wyszło dzisiaj. No, nowy rok, wiadomo. Z nowym rokiem, nowym krokiem. A co się dzieje na świecie? No, czekamy na CES tak naprawdę. Póki co festiwal przecieków. Chociaż premiera była. I to jest chyba najważniejszy temat na dziś. Była premiera w Chinach. Wczoraj w Nokia 6 2018, jak ją nazywamy, pojawiła się w jednym z chińskich sklepów online. Dzisiaj Nokia, to ta sama Nokia pojawiła się już na chińskiej stronie producenta, w związku z tym możemy powiedzieć, że właściwie oficjalnie jest. Nie, no jest oficjalnie, po prostu. No co, no średniak, kolejny poprawny średniak na dobrą sprawę, no bo powiem szczerze, mnie jakoś ten telefon nie zahaczył niczym, nie znalazłem w nim niczego takiego, co by jakoś wyróżniło go na tle innych. No owszem, dwie fajne wersje kolorystyczne, szczególnie ta biało-czerwona dosyć efektownie wygląda. No, mnie się akurat podoba ta czarna z miedzianymi wykończeniami. Kwestia gustu, no dla każdego coś się znajdzie, jak widzicie, ale poza tym, no cóż, no średniak, nie? Kiedy go zobaczyłem w ten, miałem przez chwilkę nadzieję, że być może Nokia jednak zdecydowała się na długi wyświetlacz. Ten w 18:9 okazało się, że niestety jednak nie. I to jest jeden z... Chyba po raz pierwszy widziałem rzeczywiście zdjęcia u chińskiego certyfikatora, które są edytowane. Przerobione. Po to, żeby nie było widać, jaki jest tak naprawdę. Nawet dość długo żeśmy na ten temat rozmawiali. Może to celowo zrobili. Wiadomo, że tam pokazują telefon przedpremierowo. No i może, żeby nie odkryć wszystkich kart, od razu coś tam z tym ekranem podmalowali. W amerykańskim FCC na przykład, to jest taki amerykański urząd telekomunikacyjny, w momencie, kiedy składane są urządzenia, są składane jednocześnie prośby o niejawność niektórych danych. I wtedy niektóre dane nie są po prostu wyświetlane. Dla Chińczyków to jest pewna nowość, dlatego że oni do tej pory wszystkie certyfikowane telefony jednak pokazywali. Podejrzewam, że no, muszą się przyzwyczaić i zaznajomić z nową rzeczywistością, kiedy część rzeczy po prostu trzeba jednak ukrywać. A nowa Nokia ma wyświetlacz 5,5 cala, pracujący w rozdzielczości Full HD. Ma dwie wersje pamięci flash, bo to jest 32 i 64, i jedną z kolei wersję pamięci RAM, to jest 4 giga. No i o procesorze jeszcze powiedz. No dobra, to ja powiem Snapdragon 630. W tej chwili Snapdragona 630 pakują wszędzie. Trochę niespodzianka, bo jeszcze ma Androida 7.1. Ja już prawdę mówiąc oczekiwałem, że na dzień dobry będzie Oreo, a tu się okazuje, że nie. To znaczy oni wszędzie piszą, obiecują, że będzie. I na chińskiej stronie, i wcześniej jeszcze w Tena była obietnica, że to jest 7.1, co prawda 7.1.1, ale z obietnicą rychłego update'u do Oreo. No niemniej ja się spodziewałem, że już będzie od razu na starcie Oreo, no ale cóż. No i bateria całkiem niezła, 3000, także od po prostu kawał takiego solidnego średniaka. Aparaty fotograficzne jeszcze do tego jakieś ma. Tak, no przesłona 2.0 w obu przypadkach i aparaty mają 8 i 16 megapikseli. No i ceny. Mówimy z tyłu jest diodką dwukolorową. Tak. Z tyłu jest diodka. Ceny, przy czym to są ceny na Chiny, tak? Także nie przywiązujcie się do nich jakoś strasznie. Tam to jest 1500 i 1700 juanów, niecałe tam bez juana. Po przeliczeniu to wychodzi 800 i 900 z groszami złotych. Przy czym no to są ceny na Chiny. No u nas raczej nie oczekujcie, że te ceny będą aż takie fajne. No, od po prostu, no mówię, no powtarzam się straszliwie, kolejny średniak będzie pewnie tak 1300-1400 u nas, jeżeli... O Dual SIM-ie jeszcze nie wspomnieliśmy, no, prawdopodobnie również będą dwie wersje single i dual. Co będzie u nas, nie mam pojęcia, powiem szczerze. No poczekamy, pewnie co, na MWC, nie? Co sprowadzą, to będzie? Prawdopodobnie. No zobaczymy, no będziemy, to wam powiemy z pierwszej ręki, ale myślę, że wcześniej nie ma się co spodziewać tego telefonu. Zadbali od strony projektanckiej rzeczywiście o wygląd tych telefonów. Tak, ładnie wygląda. Stylistyka przez jest nokiowa, w związku z tym z tyłu znowu znajdziecie. A, przełożyli w czytnik odcisku tak, palca to na jest, tył. To jest dość istotna zmiana i stąd było to jakby takie oczekiwanie, że ten ekran powiększy. Nie? A tu nie, zrobili lotnisko na froncie, dwie szerokie ramki u góry i u dołu. Te po bokach na szczęście zdecydowanie węższe, no niemniej no tak, taki trochę old school. Różni się ta szóstka od poprzedniej Nokii, to widać, bo tam jest i różnica w wymiarach, i troszkę inaczej to wszystko jest zaprojektowane. Niemniej mamy właściwie powtórkę z rozrywki, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe. Poza tym czytnikiem odcisku palca, troszeczkę lepsza specyfikacja,
tak poza tym właściwie... Ja się zastanawiam, czemu nazwali, kurczę, Nokia 6 drugiej generacji, czy też Nokia 6 2018, a nie wymyślili jakiegoś nowego numerka, no. To znaczy Chińczycy nazwali już druga generacja. Second generation w tłumaczeniu z chińskiego, Tak, i to chyba będzie ta oficjalna nazwa tego modelu, no ale tu oczywiście no, nie ma co wybiegać do przodu, bo na Europę nie wiadomo. W tekście jeszcze pojawia się nazwa nowa wersja, ale podejrzewam, że chodzi po prostu o nową wersję Nokia 6. No tak, no jakoś to musieli nazwać. No. Trochę tak dziwnie, a skoro już jesteśmy przy Nokii i przy MWC, to może na MWC zobaczymy kolejny wariant tej kultowej, klasycznej 3030 z guziczkami. Wymyślili sobie, że wsadzą do tego LTE. Po co? No tutaj od razu się pojawiły dyskusje, po kiego grzyba LTE w takim telefonie. No już widzę na dzień dobry jedno zastosowanie, telefon jako router. Tak, to znaczy tą chociażby. Tą samą funkcjonalność właściwie uzyskiwała ta Nokia maleńka w modemie 3G. Jeżeli chodzi o 4G, to w tej chwili nie ma jeszcze jakby oficjalnych zapowiedzi, jaki ten modem miałby tam być, ale on będzie naprawdę niedużo szybszy od tego 3G, no który tam jest. To będzie kategoria czwarta. Stąd ja się troszeczkę dziwię, powiem szczerze. Znaczy, to nie jest tak prosto wsadzić do takiego telefonu procesor z modemem z kategorią czwartą, bo to jednak... No pytanie, czy to w ogóle ma sens. Nie? Może nie być banalne. No, kategoria czwarta lądowała zazwyczaj ostatnio w smartfonach, w związku z tym to jest jakby powtórka z nauki technologii odprowadzenia ciepła, prawdopodobnie. Tak sobie pomyślałem, a może kurczę, lepszy aparat wsadzą przy okazji fotograficzny, co? Gdyby to było na zimę, to mogłaby grzać ręce, tak? No. A tak, to nie wiadomo, jakby jeszcze dali jakieś metalowe elementy obudowy, to mogłaby grzać ręce z tym modemem 4G, a tak to diabli wiedzą, jak to będzie. No ale dobra, nie nabijajmy się, ktoś to pewnie kupi chociażby na fali nostalgii, może ci, których brak LTE powstrzymywa przed zakupem tego telefonu. Znaczy ja uważam nadal, że dobry modem w prostym telefonie, w miarę szybki, jest pomysłem bardzo dobrym, dlatego że to są stosunkowo nieduże pieniądze i właściwie dostajemy modem z funkcją telefonu i to jest bardzo fajna rzecz, przenośny modem. Na pewno nie zawadzi, no jeszcze pytanie, co zrobią z ceną, bo jeżeli przywalą cenę jakąś z kosmosu, bo jeżeli będą oferować, na przykład wycofają tą 3G i w tej samej cenie dadzą LTE, no to fajnie, dobra, jest ok, akceptujemy, nie? We mnie nieustanne zdziwienie budzi to, że ta 3030 to wam musiała się sprzedać, bo inaczej by chyba nie kombinowali. Nie, no sprzedała się. Albo wręcz przeciwnie, część się nie sprzedała, natomiast daje się w prosty sposób przerobić tak, żeby była jeszcze szansa na pchnięcie tego rzeczywiście na rynek. No może, na dwoje babka wróżyła, nie sprawdzaliśmy tego, nie wiemy, nie mamy szpiegostwa przemysłowego jako jednego z działów firmy, w związku z tym... Tak, no nie wyliczamy każdej sztuki sprzedanej producentom naszym drogim, także nie wypominamy, nie wiemy, po prostu nie wiemy, to są takie nasze tylko domniemania. Dzisiaj Ivan Blass w Twitterze pokazał nowego Alcatela, który o dziwo w nazwie już nie ma Idola, stracił, jest w tej chwili Alcatel 5. Po prostu, zresztą to było wiadomo, że oni tam ujednolicą, uproszczą to nazewnictwo, bo te przecieki już wcześniej były. Dotyczące nas będzie po kolei trójka i tak dalej. To też jest rzecz budząca we mnie podziw, ile czasu, pieniędzy i twórczej takiej działalności producenci tracą na wprowadzaniu nowych nazw, nowych brandów, które później znikają właściwie dosyć szybko. A słyszałeś, że podobno nie będzie już więcej LG G? Nie będzie G7, tylko będzie coś zupełnie innego? No dobra, tego Alcatela tam zobaczycie, bo on tutaj zaczyna już LG. No, ale to Alcatel, tylko Alcatel nie brzydko wygląda. Fajnie Alcatel wygląda. Ma długi wyświetlacz, Alcatel ma co prawda jeden aparat fotograficzny z tyłu, ale za to ma dwa z przodu. Ładnie wygląda, kurczę, co tam w środku będzie, diabli wiedzą. Ja bym stawiał na Snapdragona 630. No tak, bo to pewnie będzie taki właśnie mocniejszy średniaczek, ale... Może dadzą coś mocniejszego. Ekstra wygląda. Ja tylko, kurczę, oby nie zapyszać, oby ta obudowa okazała się metalowa, bo wiecie, na podstawie zdjęcia to ciężko orzec, teraz robią takie tworzywa, że oho. Fajny, taki szczotkowana faktura, dosyć smukły i to, co mi się podoba, to wyróżni się, bo ma bardzo wąską ramkę u dołu ekranu, wąskie ramki po bokach, a jedyny szerszy element mamy na górze nad wyświetlaczem, no tam, gdzie aparaty, głośniki i tak dalej, wiadomo. I to razem wygląda, że ten telefon jest po prostu elegancki, szczególnie w złotym kolorze. Na dole macie link, możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda. No, moim zdaniem wygląda zacnie.
Tak się rozgadał, nie? A do LG już chciał przechodzić. Oj tam, no. To przejdź do tego LG. No co, no, chodzą słuchy, że LG poprzestanie na G6 i nowy flagowiec, ten powiedzmy flagowiec trochę mniejszy niż V-ka, będzie miał inną nazwę. Jaką? Nie wiemy. Podobno będzie dwucyfrowa jakaś tam liczba. Może będzie LG66 czy tam 77, nie wiemy, bo tego jeszcze nie sprecyzowano. LG66, nie wiem, czy będzie dobrze wyglądało, bo G przypomina też szóstkę. W związku z tym... No, fajnie by wyglądało. Ja bym raczej stawiał na L666, a to jest niepolityczne. To nie będzie 66. Nie idźmy tą drogą. Zobaczymy, no nie wiem. 69 też raczej nie będzie. Trochę dziwne, że rezygnują z tego G, bo to w sumie, no, takich jakichś dramatycznych momentów, no to się po prostu średnio sprzedawało. Adam, jak zajrzycie do newsa, tam dywagował o powrocie Optimusa. Powrotu Optimusa nie będzie z tego prostego powodu, że Optimus jest u nas nazwą zastrzeżoną, dlatego Optimusy u nas się nazywały Swift po prostu. No nie, Swift to jak... Nie po prostu, bo to było tak powielanie było. Nas, to były te same telefony. Nie, no ja sobie tak dbałem, no tak samo dbałem, dlaczego odchodzą, no bo może ta wtopa z G5, która... No, te moduły się po prostu nie przyjęły. No, to nie był zły telefon, ale koncepcja nie chwyciła. Tam jeszcze któryś z czytelników wypomniał, że a, to pewnie przez bootloopa w G4, no ale mnie na przykład G4 działała i no, jakoś pozytywną opinię miałem o tym telefonie. G6 też w zasadzie całkiem udany telefon, tylko jakoś nie zażarło. No. Problemem LG niestety z ich flagowcami jest to, że niestety zazwyczaj lądują najwyżej na trzecim miejscu. No tak, dokładnie. W związku z tym oni kombinują, w tej chwili kombinować będą, to znaczy działy marketingowe, te globalne i te miejscowe, koreańskie, będą kombinowali, co tutaj zrobić, żeby te telefony, poza tym, że mają fajne możliwości, żeby jeszcze się fajnie nazywały i żeby nie ginęły w tłoku. Ja wiem, co trzeba zrobić. Premierę w Polsce od razu po światowej, a nie kilka miesięcy później. O, i to na pewno pomoże. Jestem pewien. Ja jestem za tym, żeby MG sama zacząć zapraszać na wszystkie premiery, a nie tylko na wybrane, tak? To już wiadomo. To od razu tak zażre, że to wiadomo, mamy, to sprzedaż. Mamy taką osobę medialną, że sprzedadzą się wszystkie. Oczywiście, iPhone się schowa w ogóle i będzie podwójny. Mamy dosyć duży przeciek dzisiaj związany ze smartfonami Sony, które mamy nadzieję pojawią się, to znaczy spekuluje się, że pojawią się już w Stanach, ale ja bym był jednak troszeczkę ostrożniejszy i prawdopodobnie stawiałbym na Barcelonę. Nie, ja myślę, że będą teraz na CES-ie. To znaczy możliwe, że na przykład jednego albo dwa pokażą na CES-ie. Prawdopodobnie, może po prostu jakoś to podzielą. A ja raczej oczekuję na MWC już flagowca, bo to co teraz są, to są średniaki. I ja bym obstawiał, że w najbliższy poniedziałek... Ze Snapdragonem 630. Tradycyjnie. Ekrany 5.2 Full HD albo 6, bo mówimy tutaj o XA2 i XA2 Ultra, czyli Ultra będzie ten większy, 6-calowym ekranem. XA2 będzie miało 5.2, a XA Ultra 2 będzie miało 6. No i będzie miało ale też... Ale taką samą rozdzielczość, bo jeden i drugi Full HD. Przy czym pamiętajcie, mówimy o przeciekach, więc tego jeszcze tak na pewno nie wiemy. Nie, no wiemy, to znaczy to są, słuchajcie, specyfikacje... No jakby modeli niesprzedażowych jeszcze. Bardzo możliwe, że te końcowe rzeczywiście będą inne. Natomiast to już są specyfikacje przez GFX Bench opublikowane. W związku z tym wiemy, w miarę, ale no nieoficjalne, tak? Może tak to nazwijmy. W każdym razie to tak, no nieoficjalne jak najbardziej. No. GFX Bench nie jest oficjalnym oddziałem Sony, w związku z tym to z pewnością nieoficjalne. Dopóki Sony tego nie powie, to niemniej jest to w miarę pewne. Jeden ma dwa aparaty, jeden z przodu, drugi z tyłu i ten z tyłu to jest 23 megapiksele. Tak, dlatego, że GFX Bench ma taką głupią przypadłość, słuchajcie, że oni zaniżają rozdzielczości. No fakt, rzeczywiście. Diabli wiedzą, jaki oni mają przelicznik, ale zaniżają rozdzielczości. Z tyłu ma być 21, znaczy 23, sam stwierdziłem 21, bo wszyscy piszą 21, jak się przeliczy, wychodzi 23. Z przodu ma być 8 megapikseli, natomiast w Ultra z przodu na pewno jeden, bo tam są dwa aparaty, jeden będzie miał 16 megapikseli, a drugi diabli wiedzą ile. Z tyłu to te same 23. Też. Stawiają rzeczywiście na dwie matryce po 16 megapikseli, ale nie ma tego nigdzie.
to jest gdybanie już w tej chwili dziennikarzy branżowych, bo tego w żadnym benchmarku. No fakt. I dodajmy jeszcze, no też wymieniane są dwa warianty pamięci, wiadomo, 3 plus 32, 4 plus 64, przy czym ten drugi uparcie jest przypisywany Ultrze, a ten pierwszy standardowej XA2. To znaczy ja podejrzewam, ja myślę, że oba będą w poprzedniej serii, to będzie tych wariantów co najmniej w 3 pamięci, także to no, na akurat razie, tyle testowali, dlatego odpuśćmy. W ten sposób mówią. No i jeszcze jeden model będzie. To znaczy LK będzie, tak, L2. Czyli L2, coś tańszego, też pewnie ze Snapem 630, to znaczy tutaj, ale z ekranem HD. Tutaj Snapdragon nie jest już taki pewien, znaczy nie jest 630 pewna aż tak. No nie jest pewna, nie jest pewna, masz rację. Wyświetlacz prawdopodobnie rzeczywiście 5,2 cala, z tym, że w rozdzielczości HD, a nie Full HD. Tak? Ja jeszcze zwróciłem na jedną rzecz uwagę na tych renderach. Jeżeli to nie grafik zaszalał, słuchajcie, to XA2 będzie miała z przodu prawie rybie oko. Jak się ogląda ten obiektyw, duży, to on wygląda na bardzo szerokokątny. Nie szerokokątny, po prostu. No. Ale taki bardzo szerokokątny. Nie wiem, chyba że to jest fantazja grafika i sobie po prostu pojechał. To nie, też no jest bardzo możliwe. No wiesz, w przednim aparacie szeroki kąt jest jak najbardziej pożądany i w zasadzie oczywisty. Smartfony wyglądają nie najgorzej, z tym, że mają standardowe również wyświetlacze. Już się zdarzyło tak, że jeden z anglojęzycznych kolegów dziennikarzy nazwał je najbrzydszymi smartfonami 2018 roku. Natomiast to są zwykłe, klasyczne Xperie, takie jakie znacie z tego, co do tej pory Sony pokazywało. W związku z tym nie są brzydsze od tego, co do tej pory. Wiecie co, ja jestem daleki od nazywania smartfonów Sony brzydkimi. Wyróżniają się, są charakterystyczne, kurczę, widzisz te szerokie ramki z daleka, od razu wiesz, że to jest smartfon Sony. I to jest na swój sposób fajne, bo kurczę, no teraz te wszystkie telefony zaczynają wyglądać podobnie, a jednak Sony nadal wygląda jak Sony i kurczę, no nie wiem, no mam takie bardzo mocno mieszane uczucia. Nie musisz tłumaczyć, ja akurat jestem konserwatystą i również lubię kształty klasyczne, chociaż mówię, Sony mogłoby się jednak postarać o pewnie wyświetlacze troszeczkę inne. Natomiast ja rozumiem kolegów, ponieważ jeżeli chodzi o design, to się jednak troszeczkę w branży zmienia, te telefony robią się troszkę inne w tej chwili. No i w momencie, kiedy się Sony postawi obok, nie wiem, smartfonów LG, obok smartfonów Samsunga, obok smartfonów Huawei, to jednak widać, że to jest zupełnie inna linia, konserwatywna właśnie, dla tych, którzy cenią jakby stałość, dla tych, którzy cenią może właśnie, kanciastość, tak. Mówię, mnie się akurat kanciastość podoba, w związku z tym robią swoje. Tak mają, natomiast mówię, rozumiem, że ktoś może uważać te telefony za brzydkie, spotkałem się z tym wcześniej. Nie musi. A jeżeli właśnie, a może ktoś inny uważa te bezramkowce za niepraktyczne, brzydkie i tak dalej, sobie wtedy kupi Soniaka. I jeszcze w dodatku z daleka będzie widać, że to jest telefon Sony, a nie żaden inny. Patrzę jeszcze, czy o czymś mieliśmy powiedzieć. Huawei. A, Huawei oczywiście. Wypłynęły. Ja swego czasu, nie wiem, czy pamiętacie, publikowałem u nas taką dziwną rzecz. Jeden z gości, który pracował w zatrudnianej przez Huawei agencji, w portfolio umieścił sobie projekty telefonów z trzema aparatami, a przynajmniej z trzema obiektywami z tyłu, z jakimiś przedziwnymi zupełnie matrycami, wielkimi matrycami o dużych rozdzielczościach, takimi przypominającymi ten najlepsze Nokia fotograficzne z największymi matrycami. I okazało się, że no, temat jest jakby chwytliwy, dlatego że Adam znalazł projekty nowych smartfonów Huawei, z tym, że to są na razie projekty szemrane, to też nie jest nic. Chociaż nie do końca, słuchaj, ale to zaraz powiem dlaczego. To są szkice mające jakby przedstawiać zarys obudowy, kształty telefonów, kształty wyświetlaczy i to dotyczy serii P, czyli tego powiedzmy podstawowego flagowca, nie Mate'a, czyli tego mniejszego flagowca. P20, P11, nie wiadomo jak on się będzie nazywał. P20+, i P20 Ultra? Pro, 3 będą. Trzy będą, no i ten Pro jest najciekawszy, bo według tych szkiców ma mieć wcięcie na górze ekranu takie jak ma iPhone 10. I teraz, słuchajcie, najzabawniejsze jest to, że dzisiaj na Amazonie francuskim pojawiła się folia ochronna już na ten telefon i by było weselej, jest pokazany zarys folii, który odpowiada tamtemu przeciekowi, rzeczywiście ma na górze wycięcie i ta folia jest prezentowana na grafice przedstawiającej sam telefon.
pytanie, na ile to ma wspólnego z prawdą? Moi drodzy, musicie pamiętać o jednej rzeczy. No. Adam też o tym pamięta, tylko jeszcze wam nie powiedział, zamierzałem się właśnie wciąłem. Producenci folii nie bardzo mają się jak reklamować. No bo no, ktoś to kupuje, ale wiadomo, którą czy tą folię kupić, czy tą folia to co folia. Zrobić, żeby podnieść swój ranking w Google, no. Ano opublikować smartfona, zresztą którego jeszcze nie ma, pokrowców i mamy do niego folię, mamy do niego folię. Producenci pokrowców robią to samo, to jest bardzo fajne źródło, bo często trafiają, nie? Z wyglądem. To znaczy, ja mam akurat inne doświadczenia, ale spoko. No zdarza się. Powiedziałbym, że się zdarza to dosyć często, że trafiłem z wyglądem telefonów. Ja mam, słuchaj, takie doświadczenia, że bardzo często właśnie publikowane są w necie folie i case'y do... folie i case'y do smartfonów, których jeszcze nie ma premierowych, a później się okazuje, że te smartfony wyglądają jednak trochę inaczej. No, trochę racji masz, ale tu akurat też zastanawia mnie jedna rzecz. Ta folia ma być dostępna jeszcze bodajże w lutym już. 10 lutego, jak mnie pamięć nie zawodzi, w tekście... Co ci szkodzi? Wyprodukujesz 100 z takiego projektu, ile za to kasy zapłacisz? Właśnie o to chodzi. Zaczynałbyś produkcję czegoś, co później nie będzie pasowało i wkurzy ludzi? Nie, Adaś, jeżeli masz ustawiane wszystkie wycinarki tak, że możesz sobie je ustawić standardowo, no to no nie, tą kółeczka tylko ja bym nie zaczynał produkcji, dopóki nie będę wiedział, jak telefon wygląda, no ale może ja jestem dziwny. A pamiętajcie, że ci producenci folii, pokrowców i tak dalej, często dostają mock-upy, czyli takie atrapy telefonów, ale o wiernie odwzorowanych kształtach, wcześniej niż na przykład media widzą telefony na prezentacjach przedpremierowych i tak dalej, bo muszą naprodukować tych akcesoriów wcześniej tak, żeby w momencie premier już to było. A wiadomo, że nawet te firmowe akcesoria, nazwijmy to, firmowane przez producentów, to też często są robione przez różnych podwykonawców. No i czasem ten mock-up gdzieś tam zniknie, zginie. No różnie to bywa, nie? Szczególnie jak to jest robione w Chinach. Siłą rzeczy pokazali tylko przód i ekran, nie pokazali tyłu. No fakt, z tyłu według tych projektów mają być rzeczywiście trzy aparaty fotograficzne. Diabli wiedzą, na co to komu potrzebne, ale... Zobaczymy, no. Mówię, to są tylko projekty i to nieoficjalne. I te trzy są zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej, w zależności od tego, którego modelu dotyczą. W związku z tym mogą tak naprawdę wszystkich modeli dotyczyć i mogą to być projekty na zasadzie projektu, tak? Czyli to nam się podoba bardziej, a to mniej. No tak, to jest dosyć prawdopodobne. Jedne mają, o czekajcie, mam Huawei, ja mogę zademonstrować. Jedne mają te trzy aparaty, tak jak ma 10 Pro, czyli jeden pod drugim, tak jakby było tutaj razem z czytnikiem odcisku palca. Drugi ma po tej stronie, czyli przesunięte też jakby pokażę na tą Huawei stronę. Trzeci ma właśnie tak, tylko że troszeczkę niżej w orientacji poziomej. Tak to wygląda na projektach, z tym, że no mówię, w jaki sposób jakiś producent miałby tłumaczyć obecność trzech aparatów, nie wiem. Możliwe, że jest jakieś dobre wytłumaczenie. Tak, będzie bardziej, lepiej, więcej. Ja bym wolał, żeby Huawei, słuchaj, jednak wrzucił do nowych telefonów większe matryce i może lepszą optykę by się dało. I soft. No, ostatnio odgrzebałem... No, ostatnio, chociaż się poprawili, nie? Nie, no jak najbardziej. Ostatnio odgrzebałem taki projekt, który rok temu miało zaprezentować Meizu w Barcelonie. I oni nawet prezentowali jakieś telefony, które miały tak wyglądać. Tam słuchajcie, bo wiecie, problemem z optyką jest to, że te telefony są takie cieniutkie. W aparacie, jak aparat włączacie, kompakta chociażby, to wam się wysuwa obiektyw, tak? I macie tyle. I to daje niesamowite efekty, jeżeli chodzi o zooma na przykład optycznego. Zupełnie inne możliwości. Ładniejszy troszeczkę obraz niż jest w smartfonach. I ja odgrzebałem taki projekt Meizu, który opierał się na tym, że tutaj nie wystaje kamerka, tylko tutaj wystaje tak naprawdę szybka z pryzmatem. Ten pryzmat jest tam w środku, a kamerka jest ułożona w ten sposób w obudowie. Ona jest tam w środku. I przesuwa się zoom wewnątrz. I zoom przesuwa się wewnątrz. Jest to jakiś sensowny w miarę pomysł, który nie pogrubia telefonu. Prawdopodobnie trudne, dlatego że to jest jedna mechanika, tutaj w grę wchodzą silniczki. Drobne. Wyobraźcie sobie, że telefon wam upada. To nie jest kowadło. Tam się to wszystko poprzesuwa, diabli wezmą w ogóle aparat fotograficzny. No, poza tym musieliby wygospodarować, powiedzmy, że w górnej czy tam centralnej części telefonu jednak kawałek spory miejsca. Jakoś tak zdechło, to jest dodatkowe miejsce, które trzeba zabrać płycie głównej, modemowi. Jest to trywialne.
rozwiązać w jakiś sposób grzanie po raz kolejny, bo nie jest to rozwiązanie standardowe z takim aparatem w środku. I pewnie dlatego tego nikt jeszcze nie zrobił. Z tym, że troszeczkę mi się zackniło, bo to rzeczywiście jest sposób taki mechaniczny na zrobienie troszeczkę lepszych zdjęć, troszeczkę lepszej optyki. Pamiętasz Keizuma? Uruchomych soczewek i... No tak, no. To był aparat, no, to robiło zdjęcie. Tak, tak. Kurczę, Samsung, czemu nie robicie takiego telefonu znowu? No prawda. Znaczy, ja wiem, dlaczego nie robią, bo to był drogi telefon, który się rzeczywiście nie sprzedawał. No, szkoda. Przykra sprawa, dlatego, że to były bardzo fajne telefony. Takie zdjęcia robił. Na dzisiaj mamy na tyle fajne, niezawodne smartfony działające na tyle płynnie, że to miałoby troszeczkę większy sens. Naprawdę. To mi się zdaje. Jejku, może ktoś się skusi. Jeszcze z tym oprogramowaniem. Stosunkowo niedawno, bo kilka lat temu w końcu Panasonic robił też smartfona z ruchomym obiektywem. To ze dwa lata temu tak? To było? Z tym, że one były już koszmarnie drogie. To były ceny na takim pułapie, że w ogóle... Ale tam płaciłeś jeszcze za to, że to jest Leica, więc... Tak. Możliwe, że gdyby to zrobił na przykład Huawei, to by to było sporo tańsze. Może zrobił? Tutaj dochodzą problemy z automatyką, z mechaniką, z przesuwaniem tego wszystkiego. Wiesz, w Keizumie właśnie krytyczne było to brudzenie się obiektywu, pamiętam. No tak. Tu był element mechaniczny, on się wysuwał, więc musiały być siłą rzeczy szczeliny i w te szczeliny dostawały się drobiny kurzu, a wiadomo, no, w kieszeni kurzu nie brakuje. Aparatu kompaktowego nie nosimy przy sobie tego smartfona. I tutaj to było takim podstawowym problemem tego telefonu, jak pamiętam. Niemniej do dziś dzień z rozrzewieniem wspominam, jakie zdjęcia może nim było robić. Słuchaj, ja ci przypominam, że Sony stosowało zasuwki po prostu na obiektyw, tak? Gdzie ten obiektyw był chroniony, przynajmniej ta część ruchoma. Ale to też wiele nie dawało, bo ten kurz taki w kieszeni, który masz drobny, on i tak tam wlezie. To znaczy przy zrobieniu tego odpowiednio, przy dobrym spasowaniu elementów, nawet ruchomych, to nie jest element jakiś duży, którego by się nie... Dobra. Nie, no można dać uszczelkę. Marzenia, słuchajcie, ja marzę po prostu przez cały czas o coraz lepszym aparacie fotograficznym w smartfonach, a to są marzenia ściętej głowy i nie bardzo mamy na to szansę. Tak, bo jeszcze przy okazji marzysz o lepszej baterii, tysiącu innych rzeczy. Nie, baterie są okej. Okay. Mnie w tej chwili baterie... Ja się przyzwyczaiłem, że ja ładuję telefon codziennie. 3-4 tysiące miliamperogodzin daje się przejść. Ja akurat proładuję najwyżej co 2 dni. Dobra. Gadamy już prawie pół godziny, chyba wszyscy usnęli. Bawcie się dobrze. Lecimy. Bawcie się dobrze. Miłego weekendu. Uważajcie na padające fortepiany. Chrońcie głowę. No i w ogóle. Fortepiany. No, nie słyszałem, dzisiaj zapowiadali. Nie. Cześć, trzymajcie się. Cześć. Hej.